Biorąc pod uwagę emocje wyczuwalne na trybunach jeszcze przed spotkaniem, dziś szykuje nam się starcie piłkarskich gladiatorów. Zapraszamy na Parc des Princes. Witamy Państwa z paryskiej świątyni futbolu, Parc des Princes. I zapraszamy na, miejmy nadzieję, kawałek futbolowego widowiska przez wielkie W. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś zmagania o punkty we francuskiej Ligue 1. PSG zmierzy się z Lens. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Doskonale utrzymuje piłkę w boisku. Interwencja skuteczna, przejęcie piłki. Kylian Mbappé. Popatrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnika. Hakimi. Ależ okazja dla Messiego. Tak, gol Messiego. To jest jednak zawodnik, którego obrońcy muszą otoczyć szczególną opieką. Spójrzmy na powtórkę. Niska, mocna, a przede wszystkim celna wrzutka zasługiwała na wykończenie. No a potem był ten strzał z goleja. Idealnie podszedł pod piłkę i uderzył prostą nogą. To mamy 1-0. Teraz już możemy oficjalnie i z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś na murawie zobaczymy nowych mistrzów. Po ostatnim meczu, Jacku, to już pewne. Tak, mają to. I musi to być wyjątkowe uczucie, gdy sięgasz po te najwyższe cele. Ciekawe, czy zawodnicy zwieńczą ten sezon jak prawdziwi mistrzowie, czy w ich poczynania wkradnie się rozprężenie. Dla nich to już raczej bez większego znaczenia. Mbappé, może być niebezpiecznie. Gol, proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Messi bardzo ładnie odegrał, jakby byli na treningu. A Mbappé z takiej odległości nie zwykł się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Na razie 2-0. Bakambu. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Messi. Leo Messi. Nicolo Barella. Naprawdę udana interwencja. Medina. Dali mu miejsce, może stąd dośrodkować. Obrona, ale piłka w grze. Barella.
Ach, niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Teraz decyduje się na akcję środkową. Broni to bramkarz. A na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo. Cedric Bakambu. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka możliwości rozegrania. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. A więc jednak gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać, różnymi metodami można osiągać dobre rezultaty, a wysoki wskaźnik posiadania piłki może być drogą do celu, ale też nie musi. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Dośrodkowanie, opanowuje sytuację obrona, teraz jeszcze muszą to jakoś wybić. Sędzia jeszcze nie gwiżdże, stosuje korzyść. Zdecydowanie, ale czysto. Sędzia pozwala grać dalej, bez że ma korzyść. Ander Herrera. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Messi napędza ten atak, nieźle się zapowiada. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Groźnie. Trzeba wracać do obrony. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Głęboko w pole karne zagrywa. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Tu mogła paść fantastyczna bramka, ale bardzo przytomnie zachował się obrońca. Sędzia kończy pierwszą połowę. Zapraszamy na Parc des Princes po przerwie. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Teraz bardzo cierpliwie, spokojnie budują tę akcję. Kylian Mbappé. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Przypomnę tylko, że już teraz zapraszamy Państwa na prawdziwy piłkarski spektakl. Pierwszy mecz półfinałowy UEFA Champions League. Paris Saint-Germain zmierzy się z Interem. To już najściślejsza elita. Półfinał, a dokładnie pierwsze spotkanie, w którym faworytów nie ma. Kto wytrzyma psychicznie, kto wygra, stanie przed szansą gry w wielkim finale. I mamy nowego gracza PSG na boisku.
Ramos. Hakimi. Herrera. Wijnaldum. Ander Herrera. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Ależ teraz wejście obrońcy. Była dobra okazja. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Messi! Druga bramka tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Wyrasta nam na bohatera meczu. Teraz zadowolony, dzieli się radością z kibicami. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Gramy dalej, choć przy tak jednostronnym wyniku, szczerze mówiąc, wielkich emocji już nie ma. To było czytelne zagranie. Wijnaldum bez trudu je rozszyfrował. PSG ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale i wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Okazja, Leo Messi zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centry, no a potem stadiony świata. Co za wykończenie, z volley, co za strzał. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się, dziś czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Mamy już zatem 4-0. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Teraz Neymar. Wijnaldum. Leo Messi. Hakimi. Piłka chodzi jak po sznurku. Od zawodnika do zawodnika. A my zapraszamy na kolejne spotkanie. Wiele się po nim spodziewamy. Nie jesteśmy w tych oczekiwaniach odosobnieni. Jestem jakoś dziwnie spokojny, że zobaczymy wtedy niezłe widowisko. Tym bardziej więc namawiam widzów, by obejrzeli to spotkanie. Piłkę pod nogami ma Idrissa Gueye. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Benteke. Ładne minięcie, może być groźnie. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. Nie warto tu ryzykować, wybija piłkę. Bez problemu utrzymał teraz piłkę w rękach. Nie była to najtrudniejsza interwencja w jego karierze, ale i tak brawa za koncentrację. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Udane wejście w przeciwnika. Medina. Atak na rywala i odbiór piłki. Uwaga, uderza Mbappé! Dobrze bramkarz, spokojnie interweniuje. Rywale naciskają. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów.
Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. Groźnie, trzeba wracać do obrony. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona.